Cześć, z tej strony Golo, witajcie w kolejnym odcinku Gunpoint TV. Jesteśmy na strzelnicy Hajduki w Chorzowie i mam dla Was dzisiaj taki dość nietypowy materiał, ponieważ jest taka specjalna rocznica ku temu. A mianowicie pistolet, z którego strzelam najwięcej w sumie, czyli moja Beretta 92 FS, osiągnęła poziom 50 tysięcy strzałów i 5 lat, odkąd mam ją od nowości u siebie. W internecie krąży wiele opowieści o tym, jak niektóre konstrukcje strzeleckie są zawodne, po ilu strzałach one przestają pracować, jak szybko lufa traci swoją celność i tak dalej. Większość tych rzeczy to są po prostu bajki powtarzane przez ludzi, którzy nigdy nie wystrzelili odpowiedniej ilości amunicji z danego egzemplarza broni. Ten pistolet nie zawiódł nigdy, nie pękł w nim zamek, nie zdarzyło się nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na jego funkcjonowanie. Dodatkowo ostatni rok około 15-17 tysięcy strzałów ten pistolet strzelał z różnymi kolimatorami na zamku, także zamek był dodatkowo obciążony. Nie wpłynęło to w żaden sposób negatywnie na samą konstrukcję, mimo że ma ona już spory przebieg. Jeżeli chodzi o ten pistolet, Beretta ma złą sławę głównie dzięki temu, że na zamku znajduje się obustronny skrzydełkowy bezpiecznik. Ten bezpiecznik powoduje, że jeżeli próbujemy przeładować pistolet nakładką, możemy przypadkowo zabezpieczyć broń i w normalnych warunkach ten bezpiecznik zostaje w dolnym położeniu, mamy gumowy spust, nie jesteśmy w stanie pracować na języku spustowym. Ja tutaj mam założony fabryczny G-Mode, tylko decocker, czyli ta dźwignia samodzielnie po każdym strzale odskakuje w górne położenie, co powoduje, że nie ma możliwości przypadkowego zabezpieczenia tego pistoletu. Pistolet działa, mam nadzieję, że za niedługo nakręcę materiał, kiedy będzie miał 100 tysięcy przebiegu i będę mógł Wam coś na ten temat powiedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dzięki za uwagę, podziękowania dla strzelnicy Hajduki za to, że dzisiaj mieliśmy możliwość przyjechać do nich, nagrać materiał dla naszego sponsora firmy Net Project. Wszystkie linki znajdziecie pod opisem filmu, także zaglądajcie na nasze profile, na profile strzelnicy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.